Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po kolejnej niewielkiej przerwie w grze Elden Ring. No i tak, słowem wstępu, jesteśmy dzisiaj standardowo w stolicy i chciałbym zacząć od dosyć sporych zmian, gdyż myślałem trochę o moich statystykach, o różnych możliwościach i tym podobnym i doszedłem do jednego wniosku. Więc oto i on. Musimy zrezygnować z pieczęci Radagona. Zauważcie teraz jedną rzecz, jeśli chodzi o nasze obrony. Negacje obrażeń. Fizyczne. Bezpośrednie, takie beztypowe. 16%. Czym 16,5, ale wiadomo, zaokrąglam. Uderzeniowe 14%. Cięcia 19%. Pchnięcia 13%. A magia, ogień i błyskawice to już w ogóle masakra. A teraz patrzcie, co się stanie, kiedy to zdejmę. Dużo piękniejsze te procenty, prawda? No znacznie lepsze, dużo lepsze i w ogóle, więc jak procenty naszych obron są tak niskie przez tą pieczęć, że stwierdziłem, że nie ma sensu i dłużej nosić. A to smutne konsekwencje jest takie, że będziemy mieć trochę mniejsze obrażenia. Tego miecza nawet nie mogę ubrać, dopóki nie podbiję sobie zręczności 2 punkty i siły 4. No ale cóż, trudno, trzeba to trzeba. I tak, robię to. Zdecydowanie robię to. Tak samo nie wiem, czy potrzebuję tej regeneracji. Zamiast tego bym wziął coś przydatniejszego, jak na przykład... no chociażby to. I tutaj tak samo mogę też... właśnie w sumie... ha. Teraz sobie coś uświadomiłem, mogę... zręczność albo siłę sobie naprawić. Tak, jedną z tych statystyk mógłbym naprawić, albo nawet obie. Byleby tylko właśnie móc nosić z powrotem, ale póki co nie. A tu też takich wielkich różnic chyba nie ma? Właśnie myślałem o tym, żeby wziąć tutaj, patrzcie, 23-28. Dobra, to tego nie bierzemy. Nie jest aż takie potrzebne, na razie. Jak trzeba będzie, to się ubierze i... czy coś jeszcze takiego w sumie istotnego bym bardzo tutaj... co bym chciał ze sobą wziąć? Chyba nie szczególnie, więc może co najwyżej, jeśli jest tu jakaś fajna inna rzecz, to bym to wziął, jeśli chodzi o jakieś właśnie statystyki tylko. Jako, że nie możemy używać tamtego miecza, to musimy polegać na kosie. I wstępnie kosa lepiej się skaluje, chociaż może nie to, może nie skalowanie tego typu. Mamy takie rzeczy, to może trochę energii albo... wow. To jest bezużyteczne. Nie wiem, tutaj wiecie, jeszcze jakieś są sensowne bonusy, ale tam nie. Albo to. No, w sumie też można by było. Ale nie, nie, to nie ma za bardzo sensu, więc powiedzmy, że po prostu wezmę. Jednak... tego perłowego smoka. No. Więc w ten sposób delikatnie osłabienie, jeśli chodzi o nasze obrażenia. Ale z dużo lepszą odpornością idziemy zmierzyć się, że ze wszechświatem. No. Zauważcie, dostałem to chyba teraz 3 razy. A procenty zdrowia mi spadły dosyć nisko. Tak samo te płomienie, no. Czuć tą różnicę, naprawdę. Nadal nie jestem nieśmiertelna, nic z tego typu, ale... pomijając to, że teraz tutaj zagrałem kiełop. Można spokojnie naprawdę korzystać z tego. Można żyć, można walczyć. A przy czym jeszcze jedna rzecz, od razu mówię dla tych, którzy to zauważyli. Tak, mam mniej run niż miałem, bo już zwiększam sobie właśnie tą zręczność o 1. Byleby tylko to powoli jakoś szło. A teraz tak. Idziemy po prostu na podróż, szukać czegoś i... naprawdę? Naprawdę grasz tak mnie nie lubisz? Ja tu chcę spokojnie sobie pograć, pochodzić. Nie chcę walczyć z tym dziadem, ale nie. Ty grubiesz lepiej, co jest dla mnie najgorsze. Więc... o, wzmocniona wersja, dobra, teraz to mnie zachęciłaś. A więc tak, zawalczymy z nim raz, skoro jest teraz ten ulepszony. Potracimy trochę... skupienia w sumie. Innych rzeczy. Ale jak ma te świecące oczka, to jest naprawdę wartym przeciwnikiem, jak widać, 7000. I znowu tam...
Znowu tam. Bo ogólnie właśnie miałem jakiś jeden plan. Ale już nie pamiętam, co chodziło, więc... tak, to nasz możemy odłożyć. Tutaj przerzucę. Nie będzie też na żywotność bestii i... Tak, idziemy. No. Muszę sobie przypomnieć, o co mi to chodziło, jaki to był plan. A, dobra, dobra, już pamiętam. Idziemy tutaj. Jest to ta posiadłość, która mi się kojarzyła z... no jak się nazywa? O, z tym okrągłym stołem. Więc teraz zapalamy lampkę, jak zwykle. I z tą oto lampką możemy iść właśnie szukać tu wejścia, które... jakby to najdelikatniej powiedzieć, wiem, że istnieje. Zostało to potwierdzenie przy okazji jej znajdźka. Kamyczek piątka, miło, miło. Więc idziemy go szukać i ponoć właśnie wychodząc stąd, najłatwiej je znaleźć, więc też tak pójdziemy. No i życzcie mi szczęścia, gdyż tak, jak widzieliście przy walce z tamtym jołpem, no wypadłem trochę z wprawy. A nie chciałbym ginąć tutaj w głupie sposoby, więc no. Po prostu, aby się jakoś to udało. I przy okazji zbierajmy znajdźki. To jedne, co chyba teraz możemy zrobić, zanim będę musiał walczyć z... żebym tylko dobrze powiedział to imię, bo pamiętam, że specjalnie sobie przed nagraniem przypominałem, żeby właśnie nie gadać tej głupot. Morgothem, tak, Morgothem. W sumie Morgoth chyba jest ostatnim rzeczą, o której wiem, że trzeba tam iść, że można tam iść i czegoś szukać. Przekaz, patrzcie, nawet te obrażenia, no patrzcie na ich ataki! Nadal jest niebezpieczny, ale no nie aż tak bardzo, jak było wcześniej. Naprawdę, no, będę się tutaj teraz ekscytował takimi głupotami, ale... Ale tak, no po prostu to jest... taka miła odmiana. Żwirowa pieczęć? Ale co? Zaraz sprawdzę, ale najpierw musimy się pozbyć ucznika. Okej, i teraz tak. Tak, tak, tak. I jeszcze jeden atak, czemu by nie? No dobra, ich te zwykłe ataki są w sumie niegroźne. Takie najpodstawowsze. Tak, żwirowa pieczęć, co to jest? Okej, święta pieczęć, to jest pewne. Żwirowa, wzmacnia inkantację kultu smoka. Gdybym jeszcze wiedział, czym jest kult smoka, to byłoby fajnie. Ale mniejsza. Święta żwirowa pieczęć, która podobno była kiedyś łuską starożytnego smoka. Wzmacnia inkantację kultu smoków z królewskiej stolicy. Wiem, że coś mieliśmy z tym kultem smoków, ale nie pamiętam szczegółów. Więc no niestety, póki co nie będę mógł konkretów wam podać. Wiara starożytnych smoków nie stoi w sprzeczności z wiarą złotego drzewa. Przecież zarówno ta pieczęć, jak i sama w sobie błyskawica nasycone są złotem. Okej, dobra, błyskawice. Okej, czyli to jest chyba jakieś takie mocniejsze do błyskawic. Z tej lepsze do plus 7 ma to 207. Ciekawe, czy ta pieczęć byłaby w stanie to pobić na jakimś ulepszeniu. Powiem wam szczerze, no nie wiem. Ale jako, że mam w sumie 3 błyskawice, wydaje mi się, że może to być sensowne, żeby, wiecie, z tego za dużo wiecie, znowu gadam. Ale ogólnie, no, żeby z tego pokorzystać, więc tak prawdopodobnie we wolnej chwili, albo w jakimś cięciu, pobiegnę gdzieś do jakiegoś kowala i się zobaczy. Bo nie ukrywam, jeśli to miałoby wzmocnić mi błyskawicę, to powiedzmy nawet miar na 5%, to... W sumie to by było w przypadku tego, kiedy biję średnio po 400, tam nie pamiętam jedności, więc zakładam po prostu, wiecie, pełne 400. To z 400 by to zrobiło... 420. Te 20 obrażeń niby niewielkie, ale jednak... Ale jednak właśnie. Moim zdaniem bardzo cenne. Więc tak, może by to korzystał, chociaż... Na razie zostaniemy właśnie przy tej, którą mamy, bo... No nie po tym ulepszałem, żeby teraz powiedzieć, no jednak nie. To jest pierwsza rzecz, druga, no jest najmocniejsza. No i nie chcę mi się iść do kowala, wolę właśnie tutaj łazić, zwiedzać, szukać. Może nawet i umierać, jeśli trzeba będzie. Chociaż wolałbym zrobić kolejny z odcinków tych takich legendarnych, w których to się zdarza, że nawet taki ktoś nie ogarniający jak ja nie umiera. Ok,
I to jest jakieś drzewko, jakieś dziura w płocie? Dokąd to prowadzi swoją drogą? A, tutaj! To jest to? Okej, dobra, w sumie to logiczne. Ale dziwne, że wcześniej tego nie zauważyłem. Ale tak czy siak, teraz się tym nie przejmujmy, chodźmy prędzej po znajdźki. Bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. I o... Złoty rund 9, i tam też coś jest. Ale tam będą się podwieźć później, oraz... Pies. Tu też jest teraz niegroźny, no... Ta jedna pieszęć mi tak uprzykrzała życie. Nawet nie byłem tego świadom. Dopóki nie zobaczyłem. Okej, zarzucamy to. Kosa w dwie łapki i ostrożnie na wypadek, gdyby tu jakieś zagrożenie miało być. No i dobra, czy mamy tu coś ciekawego? Okej. Jesteśmy tu, tak. Co prawda nie widzę przeciwników, ale i tak trzeba być na baczności. Co tu mamy? Młot oraz... Uświęcone ostrze. A, zobaczymy obie rzeczy. Zaczynając od młota, bo uświęcone ostrze to podejrzewam, chociaż... Wchodzi, podejrzewam jedną rzecz, na pewno tam jest kilka. A póki co tak, młot stworzony z dużego kamienia przymocowanego do metalowego trzonu. Pierwotne narzędzie kowali. Podobno sztuka kowalstwa pochodzi od olbrzymów. Brąz daje dużo obrażeń dzięki samemu swojemu ciężarowi. Okej, jest to zwykły młot. Nie najgorszy te skalowania i... Zniszczony... tutaj zniszczone schody? Tak, jesteśmy tutaj. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. I tak nie chodzi o sam okrągły stół, tylko raczej o taki, jak to się nazywa. Nasze położenie względem tego miejsca na dole. I dobra, pokój fi, gdzie mamy run bohatera 1 oraz... Na mój miecz? To jest jakiś gest. Ja wiem, że się nie bawiłem za bardzo w gesty, więc... dużo pewnie z takich, których jeszcze nie znamy. Może kiedyś się pokazuje, ale na mój miecz. Wewnętrzny porządek? Oraz zewnętrzny porządek? Okej. To jest jakiś ukłon. Na mój miecz? No, czym jest na mój miecz? A, takim czymś. Okej, dobra. Ładny gest. I teraz ostrożnie tylko, bo ja naprawdę podejrzewam, że tutaj zaraz nas coś się będzie chciał zabić. Nie, jak na razie pusto, spokojnie, cicho. Ukroniczny. A tam zamknięte drzwi, to na razie się tym nie przejmujmy. Gdzieś pójdziemy to sprawdzić, ale to nie teraz. Najpierw tutaj balkon. Jest tylko jedna znajdźka. Kamień piątka, miło. Przyda się, jeśli będę chciał. A sobie Nagakibę ulepszyć, chociaż nie, Nagakiba chyba miała już za sobą piątki. Dobra, może też lepiej chodźmy z tym. Będzie przynajmniej chwilowo jaśniej i... Jedna znajdźka. Remedium wezwania zgiętego palca, to jest 2 na 10, bo to jest tylko do co-opów online. A nadal podkreślam, gram na trybie offline, bo nie chcę z wiadomości i znaków i tak dalej. O, i tak, to jest to miejsce, w którym był ten jakiś dziwny gościu, z którym prosiła nas ta od, jak to się nazywa, od duchów, żeby nie gadać. Co my tu mamy? Klątwę siewu. A, to już mieliśmy chyba kiedyś, tak mi się wydaje. A może nie? A, tak, mieliśmy klątwę siewu. Ale jak już przy tym jesteśmy, to jeszcze szybko tylko uświęcone ostrza. Użyć jako pseuka. Jeden daje się właściwość potrzeb fizycznych lub złotych popiołów wojny, można wybrać dodatkową właściwość święty lub błyskawic. Okej, czyli błyskawicy i świętość, co ciekawe, są tutaj razem brane pod uwagę, mimo tego, że tak jedno jest na zręczność, drugie jest na wiarę. Ale dobra, warto wiedzieć. Może kiedyś skorzystam, chociaż nie prędko raczej. I teraz tak, co my tu mamy? Bo oryginalnie tu były palce i to czytające z palców, czegoś tak. A w tej wersji jest tutaj coś, czy nie? A jest, są krzesła. I na jednym krześle coś tutaj... zaszyfrowany miecz. Okej.
Zaszyfrowany miecz. A co to jest tak naprawdę? Na pewno broń. Okej, zwykły miecz, który ma skalowanie z wiarą. Jest co procentowo święty. I tak, ukryty miecz, który dwa palce dały zmatowieńcowi okrągłego stołu. Ostrze to bezkształtna sekwencja runicznych inwokacji. Żadna tarcza go nie odeprze. Dawni czempioni zbierali się w twierdzy okrągłego stołu, gdy dwa palce szczycił się jeszcze sztuką krasomówczą, a ich ciała były ciągle pełne wigoru. Nie powstrzymane ostrze. Napełnij szyfrowe ostrze światłem, by je wydłużyć, po czym wykonaj nagły zamaszysty atak. Nie można go zablokować. Okej, typowy moveset dla mieczyka. Odgłosy tak samo jak to, co... A, nie pamiętam, jak się nazywała, była taka broń. A tutaj... Okej, fajne. Gdyby nie to, że jest to prosty miecz i że mam już wystarczająco dużo broni, w szczególności świętych, to może bym sobie to kiedyś ulepszył. Ale kto wie, kto wie. I tak, coś jeszcze tutaj w sumie jest do sprawdzenia, czy to tyle? W sumie tyle. Chyba tyle. No dobra, spodziewałem się czegoś więcej, nie ukrywam. Nie, żebym narzekał, ale no, tak trochę mało tu rzeczy. I dobra, jak tu już jesteśmy, to teraz. Teraz w sumie co dalej? No właśnie, co dalej, bo w sumie nie mam już takiego pomysłu. Więc dajcie chwilę, aż pomyślę, albo znajdę swoje notatki, bo pamiętam, że coś tam chyba przedwczoraj notowałem, żeby pamiętać do dzisiejszego odcinka. No dobra, już pamiętam, o co chodziło. Znalazłem notatkę. Otóż... Na Płaskowyżu jest dwójka naszych starych znajomych, których powinniśmy odwiedzić. Mniej więcej zaznaczyłem ich lokację teraz tutaj. A przynajmniej byli tam... mniej więcej właśnie tutaj, jak grałem moją postacią zapisową. No, miałem zapis napisany po prostu w mojej notatce, żeby sprawdzić na tamtej postaci. Oczywiście nie zrobiłem tego wcześniej, ale no jak się okazuje, jest. Pierwsza jest właśnie nasza bezręka koleżanka. I fajnie, wszystko super. Ale prawdziwy super znajomy, który, za którym tęskniłem, będzie dopiero jako drugi. We meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The Scarlet Rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. No. Okej, i tutaj muszę przyznać, tego nie podniosłem na tamtej postaci, więc to jest dla mnie nowość. Ale tak, proszę. Giving me this arm. Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Mhm. If the arm serves, it might be perhaps the... Okej, może teraz wtedy pomogę ci w bitwie, dobra. To teraz dajcie chwilę, szybko przeładuję grę, bo chcę sprawdzić, wiecie, czy tym razem może spotkamy ją tutaj z tym ramieniem. Czy nadal będzie tak samo stała, bo na przykład rabie okaże się wadliwe czy coś. No dobra, przeładowałem i... Niestety, to nie pomogło, więc... jeszcze teleportujemy się stąd dotąd. Czasami jak jedno nie pomaga, to drugie pomaga. Okej, idziemy jeszcze raz i... Chyba nie. Nadal tam stoi w takim samym... no niestety w takim samym... tak. Dobra, to nie wiem, co zrobić, ale mniejsza. Teraz chciałem zająć się czymś, co jest jednocześnie takie dla mnie... O Jezu, idioto, jak mogłeś tego nie zauważyć? A zarazem, poza tym, że właśnie takim czymś, co... Mam to powiedzieć takim trochę... oddechem ulgi. Żeby nie było, jest to coś, na czym mi bardzo zależało. To bardzo, bardzo, bardzo. To jest tylko najważniejsze, muszę poszukać trochę, bo... Żeby nie było... Ja nie jestem pewien, gdzie to postać sterczała dokładnie. Nie sprawdzałem też, wiecie, tak teraz. Jedne co, tylko właśnie zaznaczyłem tak mniej więcej tą lokację.
Chyba będę musiał trochę poszukać, bo coś... Nie widzę tej postaci. Ja to naprawdę jestem idiotą. No ale mniejsza. Mamy go. Naszego zaginionego nauczyciela inkantacji. Look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the round table. Ciekawe, że mnie poznał w tej masce. Learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Nauczy inkantacji, czy masz coś ciekawego? Fortyfikacji błyskawicy. Nieważne, czy potrzebuję, czy nie, biorę. Wielkie leczenie, nieważne, czy nie potrzebuję. I tak biorę. I teraz o szlachetnym złotej masce. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. I'm yet to find, I suppose, the path ahead. Since departing, how little. Okay, dobra. To nie pamiętam, ale gdy się powtarza. I teraz mamy dwa modlitewniki, którym przekażemy. I jeśli chodzi o samego złotą maskę. Nie znalazłem go. I to mówię szczerze, nie znalazłem, ale tym będziemy mogli się zająć. Pójdziemy w stronę złotego drzewa, może go znajdziemy. Ale póki co, tak. To jest work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I dwóch palców. Też heretyckie. Very well. Dziwne, bo wydawało mi się, że już dawałem mu dwóch palców? Nie. To nie rozumiem, ale tak. Leczenie władcy. Okej. Okay. Pomoc władcy. A tutaj co mamy? Zapalenie o płomieniu. Wezmę. I ogniu rośnie. Też wezmę. May the golden order shine through you. Nie, dobra. W takim wypadku w stronę złotego drzewa. Ej, co się mówi, że z tym drzewem to będą sobie problemy, ale... super dymownicy. No, dobra. Wybaczcie to wszystko, ale tak, zanim coś jeszcze tam pójdziemy szukać wędrownego szlachetnego złotą maskę, czy jak go tam nazywał, to chciałbym przejść jeszcze do tej wieży, zobaczyć, czy coś się może pozmieniało. Bo nie będę ukrywał, dawno nas to nie było, a może coś się właśnie zmieniło w sumie jakoś tak. Nie rozumiem, o co chodzi, ale tak, chyba coś ci się stało jednak. Chyba jednak coś jest. Tak czy siak... No najważniejsze, że po prostu... Przypomniałem sobie o takim miejscu. I... Miejsce łaski? Wcześniej chyba nie było tu miejsca łaski. Mniejsza takie błahostki i... Porozmawiam z miniaturą Rani, dobra. Czyli jednak coś jest. Tak jak większe, trzy kropki. I shouldn't be surprised. I thought I might expound a little further upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith, and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only lord? Mine will be an order, and I would abandon. Wouldst thou come? Okay, dobra. Czyli taki mini dialog i w sumie to tyle chyba. No. Tutaj to tyle, chociaż jeszcze były jakieś inne teksty tam wcześniej słyszałem, więc może coś tutaj się jeszcze dzieje. Cokolwiek by to było, nie było. A, przy okazji zauważyłem, że lampki nie mam, a może być potrzebna. I tak w sumie kolejna rzecz, o której też warto wspomnieć, to sam w sobie fakt, że w sumie pokonaliśmy tam smoka? W sumie, który tutaj chyba, jeśli się nie mylę, wcześniej łaził, więc może teraz tu nie będzie, a może będzie, aż tak nazwę, błąd
pokrój tego, że Smok jest martwa i tak będzie żywy, czy coś i... Blade? Czy... nie. Nie. Blade, tak. Czemu on jest... czemu on jest moim wrogiem? Wytłumaczy mi to ktoś, proszę? Że byliśmy sojusznikami. Ja chyba naprawdę czegoś tu nie rozumiem. Okej, okay. Nie bije dużo. To jest pocieszające. Co nie jest pocieszające, to to, że muszę z nim walczyć, chociaż... jeszcze do niedawna byliśmy przyjaciółmi, przecież razem pracowaliśmy dla tej rani. Ale tak, coś mu się stało, pamiętam. Miał jakąś ważną sprawę i nagle teraz chce mnie zabić. Nie, dobra, w sumie coś mu się stało, nie. Po prostu miał jakąś ważną sprawę. Będę trochę fakty, to coś się stało temu. Nie pamiętam, jak się nazywał, ogólnie temu czarodziejowi. Tak. W sumie nawet nie wiem czemu, ale tak, pamiętam, tak jemu coś się stało tam przy jego, ciężko to powiedzieć, ciele, zwłokach, czy czymkolwiek by to było, nie było. Można właśnie by było kupować te chyba marionetki czy jakoś tak. Pewnie się zostałem i nie żyje. Królewski wielki miecz, zbroja Blade'a, rękawice Blade'a, nagolniki Blade'a. Okej, okay. fajna zbrojka. To ciekawe, waży tyle samo. Niektóre statystyki ma gorsze, inne lepsze. Zobaczmy, może opis. Znoszona czarna zbroja Blade'a, człowieka wilka. Skóra zwierzęcia służy za pelerynę i chroni przed zimnem. Blade, od lat pchany w objęcia chłodu, wierni służy ranie jako jej ostrze. Co się z nim stało tak naprawdę? To jest smutne. Przy okazji jeszcze tej maska czarnego wilka. Wzorowana na głowie czarnego wilka, relikt zabójcy, który przebrał się za wierny cień wiedźmi rani. Podobieństwo jest uderzające. Chwila. Teraz już rozumiem, dobra. Tę maskę mieliśmy od dawna. Nie rozumiem tylko, czemu on tu był agresywny, ale... w końcu zrozumiał i faktycznie smoka nie ma, tak przy okazji. Jedną rzecz, bo tam... wcześniej czytałem ten opis i to takie było... no okej, okay, dobra. Ale teraz rozumiem, co... walczyliśmy przecież jakimś chyba zabójcą, czy coś wcześniej. Nawracając i ostatecznie tam pamiętam, że właśnie... ktoś chciał zabić rani, coś tam było, jakiś też... o, właśnie o tym magu mówiłem. Swoją drogą. A teraz okazuje się... lalka słojowca? Okej. Okay. No, bo czemu nie? Ale tak pamiętam, co właśnie walczyliśmy. Tam teraz też było widać jakieś skrytobójcy czy coś. I... okej, czyli ktoś się po prostu przebrał za Blade'a, udawał go i chciał zrobić rani czy coś i... w sumie nie rozumiem, co dalej z tym wszystkim. Chciałem nagle on tutaj... zatkował mnie. Ale tak, tłumaczę to chociaż jedną rzecz. Dlaczego miał ten, dlaczego mówił tam coś o zdradzie i tak dalej. Jestem pewien, że to on mówił. Okej, okay. Zobaczymy, czy w ogóle ten on, ten tutaj, ten gigant będzie miał coś do powiedzenia. A potem jeszcze spróbujemy znowu zawalczyć z tym skrytobójcą, no, czy coś takiego tam wyżej. Myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. Okej, czyli
no, trochę smutne. Ale tak, niestety. Mam ósemkę? Mamy, ale nie chcę tego ulepszać. A więc skupmy się teraz na tym, co tam chciałem właśnie zrobić, jak już przy okazji mu powiedziałem. Inaczej mówiąc, na tych brakiem słów. Co to chciałem? W sumie? A, tak, na sprawdzenie materiałów pod miecz i inne tego typu rzeczy. Właśnie chcę sprawdzić, jak się ulepsza poszczególne rzeczy i ponury, oczywiście. Do tegoż, w sumie mógłbym to do plus 6 bodajże? Nie 6, nie pamiętam do ilu mam kamyki. Ale dodam do tych kamyków, których mam nieskończoność, bym mógł to ulepszyć, ale nie. A tutaj ta pieczęć, a nie ta. O! Okej, okay. Za zwykłe kamyki. Za zwykłe kamyki. Dobra, w sumie, jak już tu jesteśmy, za zwykłe kamyki, lecimy na zakupy w takim wypadku. I tak, ulepszę do tych, powiedzmy, wszystkich nieskończonych kamyków. Co dalej coś jeszcze pomyśli. Na szybko to zrobię po to, żeby w sumie... No zobaczyć, jak to pieczęć będzie spróbować, bo... Może będzie znowu lepsze od tego, co mam. Ach, to tyle, o co chodzi. O tajnych medalionach. Zlokalizowani, dobra. Okej. W sumie nic ważnego nadal. W sumie w ogóle nic, tak bardziej powinno powiedzieć. I dobra, mamy 15 tysięcy. Nie wiem, na ile kamyków to starczy, ale... Na spokojnie zobaczymy. Zofer dzwonek mamy jakiś? Nie mamy, więc tutaj. I teraz tak. Do czwórki mamy. Czyli do plus 12. Ok. I teraz tak. 2, 4, tutaj 6, plus 6, czyli 12. Znowu 12. Jak mówię, do czwórki to ulepszymy spokojnie, co dalej też jeszcze pomyśli. Teraz tak, tutaj 12. I na to już nas nie stać. Potrzebujemy jeszcze 5. Powinienem mieć jakieś pomniejsze runy, to szybko się aktywuje. No, 9. Tak, dla mnie 9 już jest pomniejsza. Okej, czy starczy? O nie, za mało. Jeszcze jeden kamyczek i coś na tego. Potem na przetwarzanie, więc tak trochę to zajmie. Znając życie. Obie 9. Już nie, lepiej 8. Czemu nie? No, tyle powinno starczyć na ulepszenie. Jeden kamyczek, tak. Może ewentualnie nawet na 5 ulepszę, jeśli okaże się to interesujące. Ale póki co, dobra. Póki co zarzucimy tą pieczęć obok, żeby łatwiej było ją potem znaleźć. Zobaczmy, czy przegoni mnie w jakikolwiek... Właśnie w jakimkolwiek momencie. Względem tego wszystkiego. Przy okazji pogadamy też z innymi NPC-ami. Okej, okay, to nic nowego. Może ty kolega będziesz coś mówił? Nie ma znaczenia, pokaż broń. Nie, nic nie ma, więc wzmacniamy jej. I tak, nasz cel tak naprawdę to przebić 207. Jeśli się uda, super, jeśli nie, to trudno. I nieźle idzie. Ale nie czuję, żeby to się miało udać. No niestety. Chociaż z drugiej strony nie mamy nic na te kamyki. Tak powiedzmy... Nawet moment, więc... Muszę za wszystkie 5. Okej, czyli wszystkie 5 plus 15 okazuje się już być delikatnie lepsze od tego, co mamy obecnie. Nie, 207 czy 203, kurczę, dobra, to... Zużyłem 5, mówią, że sobie użyję tylko tamtych, a... Musimy na plus 16, żeby to dogoniło. No cóż, a... Powiedziałbym, że to jest lepsze. Ale nie ukrywajmy się. Zresztą nie okłamujmy się, bardziej niż nie ukrywajmy. Walczę tylko błyskawicami, więc... Tak. Będzie skuteczniejsze. I teraz widzimy się za chwilę ponownie, bo muszę jeszcze dobiec do tego więzienia. Czemu ja się tak plączę? Nie wiem. I teraz zaraz się widzimy, zobaczymy, czego pokonam. Wiecie co, tam smoka widzę, żywego.
Więc tak, jeszcze będziemy musieli tutaj ewentualnie polować sobie na smoki. I na chrabonoszcze. Ale to wszystko na spokojnie. Nie teraz, może kiedy indziej. A póki co jestem tutaj wiecznym oazą spokoju. Nie będę się denerwował, nie będę się irytował, wkurzał ani nic. I na spokojnie spróbuję pokonać to dziadostwo tutaj, które było do tej pory po prostu mordercą bez serca, który mnie pokonywał non-stop. Ale zobaczymy, jak to razem pójdzie. Przy czym jeszcze ważna rzecz, o której nie pomyślałem. Nie, mam obie pieczęcie, dobra. A chcę sprawdzić, ile będzie biła od razu po jednym kliknięciu mniej więcej łódź się błyskawic w obu przypadkach. Uwaga, 308 na niego, a tutaj 346. Jako, że korzystam z błyskawic, to jest to co spora różnica. Oj, tak, to jest wielka różnica. Więc wniosek jest następujący. Warto zostawić przy tym. Okej, i dziab. Nie to. A, dobra, w sumie to mogę to usunąć. A, nic nie waży, więc nie musiałem, ale tak i tak to zrobię. I atak z wyskoku, który przełamuje tego dziada, co ciekawe. Okej. Nie, ale sporą czuć różnicę z tymi innymi talizmanami. Okej. Pijemy butelkę. Unikamy pocisku. Aktywujemy nawet tą moc, jeśli trzeba. O, też unik. Nieźle. Unik za unik, okej. To teraz aktywujemy w takim wypadku mroźne błyskawice. Chodź. Niestety, zbyt inteligentny przeciwnik. Ja w sumie jestem jeszcze idiotą, nie łopem i w ogóle nie powinien być dopuszczany do tej walki. Znowu zapomniałem o moim największym, można powiedzieć, atucie, którym jest to, że mam właśnie buffa jeszcze na te wszystkie rzeczy i... Okej. Ojej. Pokonany. Po części przez własną głupotę, po części przez to, że zapominam o tym, co może. I co ja mogę. Ale wniosek następujący. Warto z tego korzystać. Różnica z pieczęci, jeśli się używa stosownej magii, jest spora. Ale jeśli to jest właśnie te 40 obrażeń, powiedzmy. Przy 300, co oznacza... Aha. W sumie ile? Potem 40 mniej więcej, co? Na pewno jest mniej niż 20. Może 15, nie wiem. Nie jestem pewien. Uwaga, na dzień dobry, masz z jednego, masz z drugiego. I masz jeszcze z tego, i tak, i tak, i tak, i tak. Piękna walka. To by pomyślał, że delikatna zmiana talizmanów tak dużo zmieni. W sumie mógłbym bardziej szczerze, wiecie, to coś, co tam będzie zwiększało skuteczność bezpośrednio inkantacji. Dwie łapy. Nie, żeby to miało dużo zmienić z moimi statystykami, ale tak. Okej. Łyk. Tak. Powinien być naprawdę ostrożny i tak, mimo wszystko. Ale dobra. Szybkie tutaj. Wow. Ten atak jest niebezpieczny. I co ciekawe, zawsze kiedy ja chcę się leczyć, to on rzuca znowu w tym. Wszystkim. Ciekawe, czy kiedyś my w ogóle zdobędziemy broń, która daje takie fajne ruchy. W sensie, no mamy niby nożyk, który teoretycznie należy do tych czarnych noży czy coś też, więc... Może jakaś ulepszona jego wersja kiedyś? Jakiś nożyk deluxe? Za walkę z, nie wiem, na przykład z nią? Czy nim? Ciężko mi stwierdzić, ale kto to jest, kobieta czy mężczyzna? Im jest na tyle neutralne, że wiecie, no... więc no, po prostu ciężko to raz na zawsze porządnie stwierdzić. Okej, i teraz, co ciekawe, jest strasznie pasywny ten przeciwnik w tym momencie, więc musimy uważać, żeby sam nie wpaść w przepaść. Ale jednocześnie możemy to spokojnie ogarnąć co niektóre rzeczy. I dziab. Dobra,
Dobra. No chodź na tu. O kurczę, mogłem Poizbrejka zrobić. Ale nie zrobiłem oczywiście. Teraz szybko. Jedna butelka. Tak. Tak. Okej. Okay. I teraz wykończymy ją, jego, to coś. Starą, klasyczną metodą. I towania podstawową błyskawicą, bo to jest najbezpieczniejsze, co mogę robić. Co ciekawe, przerywa rzucanie tych sztuczek. A nie, dobra, skosy dokończymy. Dobra, świetnie. Jej. Okej. Tisze, czarny nóż. Tisze, tisze. Wow, dużo, dużo run. To mi się podoba. Czyli to było wyzwanie na moim poziomie. Sensowne. Mhm. A i czym jest ten... W sumie tisza. Tym tisza. Poza tym, że na pewno jest to duch. Jest to duch... duch typu unikalnego. Przyjdź ducha tisza czarnego noża. Legendarne prochy. Okej, okay, legendarne. Tiche należała do grupy zabójców, a w noc spisku nasyciła swój czarny nóż równem śmierci i zabiła go 12. Była córką przywódczyni czarnych noży, ale kto czy malec to? Okej, czyli to już jest potwierdzone, że to była kobieta. I zginęła, chroniąc swoją matkę podczas ucieczki czarnych noży z królewskiej stolicy. A, okej, dobra. Ciekawa fabułka, ciekawe opowieści. A teraz szybko na ołtarz blasku księżyca i stamtąd. Na zakończenie dzisiejszego spotkania, które znowu było wielkim hałosem, pójdziemy poszukać smoków. Może pokonać, polować, czy coś. Ciężko mi stwierdzić. Zła strona, mniej więcej tam gdzieś był bardziej ten smok chyba, którego szukam. Tak, bardziej tam. No. I w sumie wow. Nie sądziłem, że to się uda. A można powiedzieć, że w sumie to wszystko, co zmieniłem, to dosłownie te najłatwiej to określić, no, dwa talizmany. W sumie jeden, bo ten drugi to nie miał nic do gadania w tej walce. Dobra, jest smok. Ciekawe, czy to jest dobre przeciwko temu smokowi. Nie wiem. Ale fajnie by było, gdybym chociaż trafił. I, okej, okay, tak. Ciekawe, smoki nie są odporne na smoczą magię, że tak nazwę. Mhm. Tylko co prawda są strasznie kosztowne w tym w skupieniu, więc... no niekoniecznie mogę chcieć to wszystko robić. Wow. Ta smocza magia. Bije mocno. Boli. I w ogóle, ale co najważniejsze... jestem w stanie to przeżywać bardziej niż wcześniej to miało miejsce. Właśnie przez to, że nie noszę tego talizmana, który nie ukrywam jest super. 5 statystyk wszystkich, no pozwolił używać mi mojego super mieczyka do polowania na bossów, ale z drugiej strony no... to było chyba więcej złego niż dobrego tak naprawdę. I... jestem idiotą. Idę na smoka mając 90 tysięcy, nie. Może byłbym w stanie z nim wygrać jakoś z pozycji konia. Czy coś? Gdybym jeszcze trafiał tymi moimi atakami, to byłoby w ogóle super, ale... a, teraz mogę spokojnie go pobić. Okej, okay, lepiej łyknąć butelkę, bo koniec też ranny. Oj, koniu jest mocno ranny, więc masz rodzynka. Ciekawe, naprawdę dobrze działałem na niego rodzynki. Zwykłe, proste rodzynki, a tyle magii. W sumie tyle mocy mają w sobie dla konia. Chociaż tak wiem, że ten koń to nie jest zwykły koń, ale i tak dla konia. Struga bodajże, po polsku. I mówię bodajże, bo nie jestem pewien jak zwykle, a mówię to też po to, żebym pokazać, że próbuję pamiętać. I jeśli pomyliłem mnie, to proszę na mnie nakrzyczeć w komentarzu. Albo w przypadku tych z was, którzy wiem, że mnie oglądają i jesteście też moimi znajomymi, przyjaciółmi, bliskimi. Możecie na mnie nakrzyczeć w prawdziwym świecie, czy w życiu. No i cóż, a ja póki co sobie tutaj umrę pięknie. I co w sumie więcej mogę zrobić? Mogę odzyskać moje runy. Tak, dobry pomysł. No to ja pójdę sobie odzyskać runy.
A tą piękną śmiercią w sumie zakończymy ten epizod. Mam nadzieję, że wam się podobał i że jesteście zadowoleni z mojej decyzji. Ja w tym momencie właśnie, jak mówię, kończę, odzyskam tylko te runy szybko jeszcze. I pomyślę co dalej, na co wydać te runy, co ze sobą zrobić i w następnym epizodzie w sumie... w sumie co? No dobre pytanie. W sumie... Może mam jeden pomysł, co możemy zrobić. Wątpię, żeby to się udało, więc na razie nie będę mówił, ani nic. Ale tak, po prostu to tyle. Trzymajcie się i hej hej.